Siemano, witam serdecznie. Lekka jednodniowa przerwa w daily vlogu. Byłem jakiś taki zmęczony i wyrzucony, wiecie, myślami gdzie indziej. Jedna z kwestii jest taka, że będę tutaj maksymalnie jeszcze kilka dni, więc to miejsce, w którym jestem, będziecie oglądali krótko. Zaliczam najważniejsze rzeczy i się zawijam. Druga jest taka, że miałem najgorszą noc w Meksyku i pokażę wam fragment nagrany z Instagrama. Siemano, za mną najgorsza noc, jaką miałem do tej pory w Meksyku. Obok mnie spał gościu, który skurczybyk całą pieprzoną noc chrapał, tak głośno. I nie mogłem zasnąć, obudziłem go, mówię, ej amigo, mówię, kurwa, nie chrap. I on w ogóle nic nie reagował. I go obudziłem, próbowałem go obudzić z 5 razy i on w ogóle nie reagował nic. Później go obudziłem, mówię, kurwa, mówię, amigo, mówię, nie chrap. Już byłem taki zły, wiecie, 2 godziny próbuję zasnąć, on nie może, dalej cały czas chrapie. I on się obudził taki w szoku, o kurwa, perdon, co jest grane. Ja mówię, chłopie, no chrapiesz. O kurwa, sorry. Przewrócił się na drugi bok i znowu mówię do niego, ty skurczybyko, no nie mogłem zasnąć, czajcie, włożyłem koreczki do uszu, oprócz tego włożyłem sobie słuchawki z muzyką i nie mogłem zasnąć. Jakby tego było mało, byłem umówiony na 9 rano z taką dziewczyną, żeby nagrywać materiał o Tinderze i miałem go dzisiaj zaaplodować na YouTube, ale umówiliśmy się na 9, a ja nigdy nie spałem tak długo. Wstałem o 5, nie mogłem spać więcej i stwierdziłem, że no dobra, to już nie zasnę, bo ten skurczyby krapet cały czas głośno. Próbowałem go drugi raz zbudzić, nie działało. I gdzieś tam się kręciłem przez godzinę i znowu mi się przysnęło. I obudziłem się o 9, ta dziewczyna do mnie dzwoniła, gdzie ja jestem, że ona ma się ze mną spotkać, a ja nie odbieram. A po prostu padłem jak dziecko, no bo nie spałem północy. I ani się nie wyspałem, ani się nie mówiłem na randkę, ani nie nagrałem materiału. Tak więc z innych gorszych dni dzisiaj, jaki miałem w Meksyku. To tyle. A więc, z racji, że noc była najgorsza, ja muszę zrobić trening, bo nie ma żywania. Bolało mi trochę plecy rano, ale wstałem gdzieś tam, wiecie, tutaj się poruszałem i działa. Klasycznie z rana piję przed treningówkę, jak ktoś powie, że nie powinienem pić pewnie takich rzeczy, ale to jest chyba jedyna rzecz, która mnie gdzieś tam nakręca też mocno w głowie, żeby zrobić trening, żeby się przemóc. Wziąłem z Polski i no i co, jak mówię, wstaję rano, piję przed treningówkę, jestem taki, wiecie, mocno pobudzony. Ja robię po prostu trening, bo też nie ukrywam, że temperaturowo tu jest ciężko wszystko robić, bo wiecie, czasami 30 stopni, tam 35 stopni, wilgotność ogromna i człowiekowi się nie chce, a więc trzeba się trochę, tak powiem, przebić i lecimy. Ogólnie w okolicy Wysp Kanaryjskich teraz są huragany dość mocne, które nie dochodzą do lądu, ale tak czy siak sprawia to, że tutaj jest dość wiecznie i pada codziennie, więc jest taki trochę też przygnębiający, można powiedzieć, moment dla mnie, że ja przyjeżdżam, próbuję kręcić materiał, zrobić coś ciekawego. Wy piszecie, Piotrek, pojedź na wyspę, pojedź tu, pojedź tam. Ja nie mogę, bo leje codziennie i to się po prostu wiąże z tym, że pojadę i będę siedział, nie wiem, w pubie i nagrywał, wiecie, z pubu, jak pada deszcz na innej wyspie albo w innym mieście. Staram się naprawdę jeździć ile wlezie, znaczy ile wlezie, dopiero byłem 2 czy tam 3 razy poza miastem, no ale pada codziennie, więc myślę, że maksymalnie tydzień i będzie ładna pogoda. Słuchajcie, jestem na tarasie i w końcu znalazłem możliwość robienia podciągnięć, bo wcześniej robiłem tylko i wyłącznie takie rzeczy jak pompki, plus robiłem gumy, jak wam pokazywałem. Teraz znalazłem opcję podciągania się. Miejmy nadzieję, że to nie pęknie. To są takie, zobaczcie, kijeczki i się można tego zawiesić.
Słuchajcie, odzywają się jakieś stare kontuzje w sprawie lewego barku i nie wiem co wczoraj robiłem, chyba dipę albo coś, ale odczuwam mocno takie kłucie w lewym barku, więc trzeba przystępować z treningiem. Nie ma co świrować, gdy pobiegać, ale pada deszcz. No, ten dzień zaczyna się mocno. Dzisiaj miałem możliwość nagrania, w sensie chciałem nagrać 3 filmy. Pierwszy to miało być randka z Tindera z koleżanką, ale się nie umówiłem. Drugi, miała przyjechać do mnie Jessica, ta blondynka, którą mogliście oglądać na początku, ale okazało się, że zatruła się jakimś jedzeniem i nie przyjeżdża. A trzeci to miałem wam pokazać, jak się mieszka w raju. Ale chyba nie nazwę tego miejsca rajem. Dodatkowo zgubiłem klucz od pokoju. Nigdzie go nie mogę znaleźć. Wczoraj go zostawiłem tutaj na parapecie, ale widzę, że go nie ma. I będę musiał pewnie płacić jakąś pieprzoną karę. Tutaj mamy jakieś nowe tacosy dzisiaj na mieście do spróbowania. Gracias. Z fasolką i z ziemniakami, więc próbujemy. A więc udało się wyjść, tak powiem, na randkę. To jest koleżanka. What's your name? Cindy, nice to meet you. Nice to meet you. So, we are going right now. We are going to Walmart to buy something. It's not a sunny day, so it's raining. Yeah. Every single day. Yeah. Let's go then. A więc moi drodzy, że tak powiem, randeczka. No, idziemy do sklepu. Będzie próby nagrania czegokolwiek. Od kilku dni graniczą z cudem, jest zajebiście. Jest wiecznie, jak widać. I tak to wygląda. Przechadzamy się uliczkami Playa del Carmen. Kawałek od centrum, ale nadal to można powiedzieć, nie wiem, czy to są jakieś turystyczne regiony. No, to pół miasta jest turystyczna. Mega podobają mi się takie auto. A więc koleżanka będzie, można powiedzieć, przewodniczką na, nie wiem czy na tym wideo, ale pewnie na kolejnym. I said you will be my guide here in Playa. So, yeah, that's all. And what you gonna see? We're gonna just walk and just walk. Find out? Yeah. Tak więc moi drodzy, tak to wygląda. Randeczki, wiadomo skąd. I do like for example... Troszkę chyba nam, czy nam, trochę chyba płot rozwaliło. Cały czas jest wiecznie. So what did you do that? Użyliśmy kawałek od centrum i znaleźliśmy jakiś lokalny street food, jest dość sporo ludzi i pachnie bardzo ładnie. Przejść nie może. Ja przebiegłem, ona nie może przejść. Zobaczmy, parę minut od mojego hostelu znajduje się lotnisko i też jeżeli pytacie, czemu nie latam dronem, to też już za bardzo nie ma jak, ponieważ jest lotnisko i nie chciałbym tutaj, wiecie, za bardzo świrować. Są tu prywatne awionetki i na dobrą sprawę latają cały czas. Jak jestem w hostelu, to słychać, jak latają. Tutaj ogólnie są awionetki,
A i właśnie ta jedna startuje, zobaczcie. I stąd można robić sobie skydiving. Zobacz. A, ten chyba właśnie wylądował, kurczę. Byłem przekonany, że startuje. Kurczę, kiedyś uda mi się pewnie skoczyć, ale na chwilę obecną chyba jeszcze nie taki fundusz. Będziemy się przejść na kolejną miejscówkę, ale tutaj trzeba się wpisać, tak powiem, do zeszytu. Tylko jedna osoba. I tu już się zobaczcie, jak zrobiło gęsto. Zielono. Kurczę, ten Meksyk będzie mocny, naprawdę. Niech tylko przestanie padać. Idziemy na ruiny, które nazywają się Shaman Ha. Can you say something else about the ruins? Well, I don't know much. They are old. It's old, okay. And we're going through the jungle, that's all. Yeah. Well, we just find some ruins. Yeah, we can Google. Haven't seen the... in there you can read. Yeah, I can read, yeah, okay. A więc idziemy, moi drodzy, tutaj troszkę ostatnie wiatry, że tak powiem, drogę nam nie tyle, że popsuły, ale urozmaiciły w to, jak to teraz wygląda, bo naprawdę wygląda nieźle. I to jest, to się mieści teoretycznie na takiej prywatnej posesji, więc musicie się wpisać do zeszytu, ale nie ma żadnych opłat, więc po prostu idziecie, mówicie, że chcecie pójść sobie do kompleksu Playa Car na przykład i sobie idziecie. O, na ta nietoperz z Wuhan. Patrzcie, jak się połamało drzewo, więc tu trzeba będzie przejść tak, żeby trochę pokucać. Ała, uderzyłem się łbem właśnie o drzewo. To są ruiny, o których wspominałem. Niestety nie wyczytałem za dużo, ponieważ dzisiaj tu miałem nie iść. Miałem iść na dobrą sprawę jutro, ale koleżanka stwierdziła, że mnie zabierze. Nie chcę was kłamać, że się naczytałem nie wiadomo czego. Zazwyczaj przygotowuję się wcześniej, przed danym miejscem. To miało być na kolejny film, a jednak jest na teraz. Jeżeli chodzi o turystów, ilu tutaj jest, nie ma nikogo, no bo nie wiem dlaczego, czy ludzie tu nie chcą przychodzić, ich bardziej chyba interesuje jeżdżenie na cenoty niż tutaj jakieś ruiny. A mnie oczywiście interesuje i jedno i drugie. Oczywiście tutaj nie można przechodzić, widzę tylko, że jakieś malutkie jaszczurki biegają, ale skaczą śmiesznie. Nie ma dużych jakichś tam iguan. Tak to wygląda, ruiny Shaman Ha. Ej, tam jest iguana, patrzcie na to, przybliżę wam. Nie wiem, czy to będzie widać. Właśnie teraz wyczaiłem, że tam na skale jest iguana. Widzicie? Dokładnie w tym miejscu jest iguana, rusza się. Patrzcie, jakie dziwne ruchy robi głową. Jakby coś się stało. Ale jajca. Takiego znaku to jeszcze nie widziałem. I przy okazji kompletnie puściutka plaża. A to dlatego, że ciężko tu przejść z tamtej strony, bo fale aż się rozbijają o murek i nie wiem, czy przejdziemy. A więc koleżanka poszła w swoją stronę, ja poszedłem w swoją stronę. Idę teraz takim małym parkiem w stronę jedzenia. Wezmę street food i zjem w hostelu. Zaraz będzie padało, więc pewnie będę widział się z koleżanką później, jak przestanie padać deszcz. Wróciłem do hostelu, jest chyba 11 dzień tutaj mojego pobytu i dzisiaj stwierdziłem, że jem za dużo tacos. I pierwszy raz, kiedy jadłem tacos i burrito, znaczy może nie tyle tacos, ale te burrito wziąłem któryś raz z rzędu, bo naprawdę szukałem różnych opcji, to było jedno z lepszych dań, ale nieważne jak jedzenie jest dobre, jeżeli jest powtarzane cały czas, to człowiekowi się odechciewa i
stwierdziłem dzisiaj, że będę musiał pójść chyba później na jakieś jakiekolwiek jedzenie, gdzie jest ryż albo jakiś makaron, bo te placki są już ciężko strawne i tak jak mówię, nieważne jak pyszne cokolwiek jest, jeżeli jest codziennie, to się później może przejeść. Aby nie wyjść, moi drodzy, na kompletnego ignoranta, poczytałem troszkę, znaczy troszkę, no jeden artykuł na temat tego miasteczka Szamanha. To było miasteczko założone przez Majów i było takim miejscem podobno wypadowym, skąd się płynęło na wyspę Kozumel, która oczywiście będzie, którego się razu w odcinkach, jeśli będzie tylko ładniej. I za dużo nie wyczytałem, mówiąc szczerze. Trochę o tym, że była to kultura Majów, że stare miasteczko i nie dobrą sprawę, nic takiego ciekawego, pomimo iż wiadomo, ruiny i mnie ogólnie ciekawią tego typu miejsca z przeszłości, ale wiadomo, nie jest to ani Chichen Itza, nie jest to Machu Picchu i jeżeli jesteście, że tak powiem, dalej od Playa del Carmen, nie warto raczej tam przyjeżdżać. Jeżeli chcielibyście zobaczyć iguany, będąc powiedzmy w Playa, a nie chcecie jechać dalej, na przykład nie wiem, na cenotę, to można pojechać tam, zobaczyć iguany i to w sumie tyle. A teraz czas na basen. Czuwam trochę barb, więc będzie kilka dni odpoczynku od treningu. Szedłem sobie do 7-Eleven, żeby zobaczyć, czy wygląda tak samo jak ten tajski, ale na wstępie jest od razu bardziej biedny, że tak powiem, ma tylko takie tutaj dwie półeczki, a jest ulokowany przy głównej, ale przy głównej drodze. Szukam czegoś, czego nie ma u nas i powiedzmy, jak wchodzicie do tajskiego 7-Eleven, to 80% rzeczy jest takich, których nie ma u nas, a tutaj są rzeczy słodkie z tamaryndowca. Tu jest również chyba tamaryndowiec. Wszystko jest z tamaryndowca. Pytaliście mnie też o ceny piwa. Korona kosztuje 19,50, to jest dolar niecały. Dolar koło teraz 20 z groszem. 20,20, czyli to jest dolar. Mniejszy browar kosztuje 12. Tu są całe paki takie sześciowe za 5 dolców. Smakowe 23. Dziadnę sobie chyba takiego smakowego zerowego, jak będzie 30 koła subów. Dodatkowo tu jest TKT, też jest chyba lokalny browar, 16,50. To jest jakieś 75 centów, 80. To tyle, jeżeli chodzi o piwko chyba. Zobaczcie, tu mają takie promocje, które nazywają się, jesteśmy teraz w ogóle w innym markecie, nazywa się OXXO. Dość popularny jest prawie na każdej ulicy i mają takie promocje nazywające się Solo Los Miércoles, czyli tylko i wyłącznie w środy. Tu jest na przykład, zobaczcie, 2x14,50, taki tu wariacik, a normalnie kosztuje 20 chyba. I tak samo z tym, zobaczcie, Solo Los Miércoles, 2x10. A normalna cena to 19. Zobaczcie, to jest w ogóle solony browar, ale on jest alkoholowy. A tu byłem przekonany, że to jest cola, a to jest browar, nazywa się Fors. A więc, moi drodzy, zapadła ciemność w Playa del Carmen. Zabieram was na specyficzne miejsce, w które was jeszcze nie zabierałem. Są takosy, wiadomo, miałem ich już nie jeść, ale zjem w innym miejscu. To jest miejsce, gdzie można zjeść tacos al pastor, czyli to są tacosy z wieprzowiny, a co jest ciekawe, są podawane z ananasem. Knajpa znajduje się na rogu 10 i 6. Tutaj jest, zobaczcie, taki lokal i tutaj można zjeść tacosy z mięskiem i ananaskiem. Zobaczcie, tutaj się robi mięso. Tutaj na górze jest ananas.
wieczorową z ananasem, patrzcie na to. Cyk, zapał rękę, jest przygotowany. Coś niesamowitego. Cyk, zapał. A tutaj gra pan mariachi na gitarze. ¿Qué onda? Hola. Hola. Tutaj wygląda kuchnia. ¿Todo bien? Estoy grabando. ¿Está bien? Está bien. ¿Cómo se llama tu restaurante? Está ah, sí. Let's go, bro. Hola, ¿cómo estás? Tutaj jest nazwa, nazywa się Aka Los Tacos i będziemy jedli... what are you having? Gringa. Gringa de pastor. Si. Esta, gringa de pastor. Esta gringa de pastor. A mi me encantan las gringas de pastor. ¿Te gusta gringas sí. de pastor? Sí, ta. O gringas polacas. Las dos. No więc, tak to wygląda. Dobra, ja sobie zamówię... tacos. Słuchajcie, ważna kwestia, przed czym mnie przestrzegano przyjeżdżając do Meksyku. Pamiętajcie, żółty to nie jest majonez ani musztarda, a czerwony to nie jest ani ketchup, tylko to jest zazwyczaj te dwa, to jest tak zwany pica y pica. Czyli to jest ostry sos jalapeno z reguły. A ten to jest habanero, czyli zielony. I ja myślałem wczoraj, jak będąc tutaj, zobaczcie, wylałem troszkę. Ja byłem przekonany, że jest to guacamole. Nie, to nie jest guacamole. I z racji, że ten sos jest bardzo ostry, dostajecie dużą ilość limonek. Więc jak przesadzicie z sosem, to sobie możecie dać troszkę limonki. A więc będę próbował tego czerwonego. On nie powinien być chyba mocno pikantny. Pastor? Para mi. Gracias. Jest lekko pikantny. Nie ma tragedii. Ale jest pikantny. Czy pamiętajcie, czerwony to nie ketchup, pikantny. I to jest żółty, czyli habanero, czyli powinien, że tak powiem, mocno piec. Ten pika, no. Pika. Está picoso. Zobacz, ten jest pikantny. A tak wyglądają tacosy. To są tacosy z... To jest, moi drodzy, zobaczcie. Wieprzowinka. Zajebiście ten. A tu na wierzchu... Ananas. Trzymamy do jedzenia, smacznego. I pamiętajcie za każdym razem, kiedy będziecie zamawiać tacos, bo mam was pytać, czy chcecie cilantro, czyli z tego, co mi wiadomo, to jest kolendra. I cebolla, czyli cebula. Zatem, moi drodzy, pora się pożegnać w dzisiejszym odcinku. Było spoko, była koleżanka z Meksyku, lokalna, która będzie nas oprowadzać w kolejnych, mam nadzieję, odcinkach, pokaże jakieś ciekawe, fajne miejsca. Więc mam nadzieję, że będziecie na bieżąco. Dodatkowo zobaczycie tacosy, takie, wiecie, specyficzne z ananasem, które są moim zdaniem ciekawe, smaczne, inne, takie typowe żarcie. Nie wiem, czy w Polsce przywykliśmy, żeby tak, w ten sposób jeść taco. W Polsce w ogóle jest chyba taka maniera jeść tych takich taco, wiecie, chrupiących. A więc poznaliście koleżankę Cindy, a w kolejnym odcinku poznacie kumpla, to jest Santiago. Hola, ¿qué tal? Który opowie wam w kolejnym odcinku o niebezpieczeństwach w Meksyku, o tym, czy jest bezpiecznie, czy jest niebezpiecznie, czy warto tu przyjechać, że tak powiem, na co musimy uważać, przyjeżdżając do tego kraju. A więc ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, dawajcie łapki w górę, pamiętajcie, karabiny są naładowane, subskrybujcie, zaraz 30 koła, na razie. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind.
And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't.